Tutaj patrzę sobie, czy jest coś ciekawego na Bawole Echo i widzę, że złoto nadciąga tekla, możliwe nawet trzęsienia ziemi. Tak, to jest te słynne, stare, ale to jest rózga burzowa. Do, pols do, polskim, do polskim knie syberyjskim róz. Prawdziwy koszmar, idiot. <grywka> Nie no, generalnie miałem dzisiaj bawolego echa nie nagrywać, ale musimy na bieżąco piętnować pewne rzeczy, bo po prostu, no bo tak, no wiecie, musisz wyłączyć adblocka. Musisz wyłączyć adblocka, żeby włączyć reklamy, bo inaczej nie przeczytasz głównego artykułu. Przepraszam za złe słowo. Nie powinienem. Co my to mamy? Już powiem wam szczerze, że te, ten już przymknę oko na nawet na to zdjęcie, przymknę oko na to wszystko. Dzisiaj tak wiecie, byłem w sumie w terenie, w terenie tam na zleceniu i tak sobie myślę, kurczę, co by to dzisiaj na tym live'ie. W sumie zrobię krótkiego live'a, bo i tak nie zdążę dojechać, więc pewnie będzie późno, więc pewnie będzie mało osób i pewnie trzeba, będą tam chcieli i spać, nie? Ale widzę, że jest was 200 nadal, to to tak szybko, w sumie, bo utkwił mi ten artykuł. Wiecie, głowa zabolała, więc trzeba było to ogarnąć. No to, no to lecimy, tak, z tym artykułem. I w czym tu jest cały problem? Do Polski mknie syberyjski mróz. Prawdziwy to jest koszmar. Do Polski mają dotrzeć mrozy prosto z Syberii. Arktyczne masy powietrza najprawdopodobniej przynoszą radykal, przyniosą radykalne ochłodzenie. Temperatury mogą spaść nawet do dwucyfrowych, ujemnych wartości. Trzeba przyznać, że ta prognoza brzmi wręcz koszmarnie. Syberyjski mróz nadciąga do Polski. W tym roku listopad okazał się dosyć łaskawy. Temperatura była ponadprzeciętnie wysoka, ponadto towarzyszył nam znaczny stopień nasłonecznienia. W drugiej połowie miesiąca pojawiły się jednak wyraźne spadki temperatury. Poza tym w niektórych regionach kraju spadł pierwszy śnieg. <śmiech> Ta. <śmiech> no ale 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 zaraz będzie najlepsze. Chyba że to zedytowali. A co nas czeka w nadchodzącym czasie. Z początkiem tygodnia potężny atak zimy rozciągał się będzie w całym pasie Europy Wschodniej. Gigantyczna śnieżyca rozciągać będzie się na początku tygodnia od Rosji przez Białoruś, Środkową Ukrainę po północne wybrzeże Morza Czarnego zapowiada serwis Fani Pogody. <grybujesz> fani Pogody. <grybujesz> Pas intensywnych opadów śniegu rozciągać będzie się na przestrzeni kilku tysięcy kilometrów. To zdecydowanie najsilniejszy atak zimy w rozpoczynającym się sezonie w Europie poza Skandynawią. Duże szanse na jego pobicie będzie miała kolejna śnieżyca, która uderzy na wschód od Polski w okolicy środy. Z południa na wschód kontynentu dotrze kolejny bardzo głęboki niż, niosąc bardzo intensywne opady śniegu. podkreślamy. No ale dobra. <laughs> Okej, okay. lecimy dalej. Bo to, to, to tam szczegół, nie? Silne śnieżyce mogą szaleć w różnych regionach Polski. Prawdziwy atak zimy od początku weekendu przeżywają mieszkańcy części Pomorza i Warmii, gdzie wskutek efektu morza jedna za drugą przechodzą silne śnieżyce konwekcyjne. Dodaję wspomniany portal. I okej, okay. no spoko. No i spoko. No dobra, okej. Okay. Ale to nie chodzi o fanów pogody, bo tam tytuły inne, ale tak jest okej. Okay. No bo faktycznie te opady śniegu występują i faktycznie te śnieżyce są. Ja też o tym tutaj mówię. Ale teraz najlepsze będzie tej osoby, która napisała ten artykuł. Bo czytamy dalej tak. Kiedy dwucyfrowy mróz Portal fani pogody przeczuwa. Kurwa. Przepraszam. Przeczuwa. Jeszcze raz. Żeby dobrze wybrzmiało. Portal fani. Portal fani pogody przeczuwa, że spadki temperatury rozpoczną się już w ten weekend. Temperatura ma się obniżać stopniowo z dnia na dzień. O, kurczę. Mój kot przeczuwa, jak idzie do kuwety, że musi coś zrobić. Przepraszam, no, ale. No my jesteśmy. No i teraz w tym momencie im się rykoszetem dostaje, bo ich cytuję, ale no, przeczuwa. No albo, albo, albo jest prognoza, albo nie ma prognozy, ale nie przeczuwa, nie? No dajcie spokój, no ludzie, ludzie. Dajcie spokój. No, to jeszcze raz. Portal Fani Pogody przeczuwa, że spadki temperatury rozpoczną się już w ten weekend. Temperatura ma się stopni obniżać stopniowo z dnia na dzień. Pierwszy dwucyfrowy mróz może nastąpić z niedzieli na poniedziałek na północnym wschodzie kraju. No. I co ja mam powiedzieć? Eee, tak, jak komenda, oczywiście, art autor MDO, czyli w sumie nie wiadomo kto. Minus 5 stopni, minus 10 stopni to jest koszmar, koniec świata, minus 20 stopni to już jest Armagedon totalny. No ale te przeczuwa to mnie po prostu rozwaliło. Portal Fani Pogody przeczuwa. Przeczuwa. No to teraz ja, ja może napiszę. Yy, na jutro będzie live, który nie będzie nazywał się Prognoza Pogody na jutro. Tylko moje przeczucie Pogody na jutro Moje przeczucie pogody na jutro. Oj, Stojnicę, ja nie jestem złośliwy tym razem do fanów pogody, bo tak jak mówię, tutaj jak ich cytuję, to jest ok. Tylko po prostu ten, co to pisał, no to pisze, że ono przeczuwa. No nie ma czegoś takiego jak przeczuwa. Jak się powołujesz na artykuł, no to piszesz, że portal fani pogody prognozuje taki, taki, tak, nie? I tyle, nie? I wtedy okej, okay, a nie przyczuwa. Z jednej strony prognoza brzmi wręcz koszmarnie, z drugiej strony mrozy prosto z Syberii, z trzeciej strony minus pięć do minus dziesięciu, z czwartej strony przyczuwają, że będzie och... ochłodzenie. No to ja muszę zacząć przyczuwać, a nie tam yy, prognozy pogody tutaj robić. Przyczujcie po prostu.